chodzi o PZPN, to tutaj mamy, można powiedzieć, dwa porządki działania. Jeden z nich dotyczy wymiaru sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości powinien działać zgodnie ze swoim normalnym rytmem. No nie jest tak, że PZPN jest organizacją wyjętą spod normalnych reguł. Te reguły powinny tutaj być stosowane jak wobec wszystkich i mam nadzieję, że przyniesie to odpowiednie efekty. No ale nie jest zadaniem posła, to wynika z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ingerowanie w procesy tego rodzaju. Stwierdzam tylko, że nie ma żadnych powodów, żeby przyznawać jakieś przywileje członkom, także członkom kierownictwa PZPN-u. Jeżeli jest podejrzenie przestępstwa, to wszelkie odpowiednie działania powinny być w tej chwili podejmowane i nie ma też żadnych okresów ochronnych typu dopiero po euro. Natomiast jest kwestia druga, to jest już inny zupełnie porządek, to jest kwestia, którą generalnie można określić jako przeprowadzenie operacji oczyszczenia polskiej piłki nożnej, wyleczenia tej ciężkiej choroby, która ten bardzo ważny, bardzo popularny sport w Polsce degraduje i która jednocześnie jest przejawem no, szerszej choroby występującej w Polsce, choroby polegającej na szerzeniu się korupcji. Otóż wydaje mi się, że tego inaczej niż przez powołanie nowego PZPN-u i to chcę bardzo mocno podkreślić, zupełnie nowych ludzi przeprowadzić się nie da. Czy są podstawy w obecnie obowiązującym porządku prawnym? Nie ma. Nie ma takich podstaw, bo nawet gdyby rozwiązać PZPN, zdelegalizować, to nie byłoby żadnych podstaw, żeby ci sami ludzie nie założyli pod inną nazwą podobnej organizacji. Potrzebna jest oddzielna ustawa. Ona będzie oczywiście trudna, mogą być tutaj zarzuty natury konstytucyjnej, ale taka ustawa jest z całą pewnością potrzebna, bo tą chorobę trzeba uleczyć. Sport w ogóle, a piłka nożna w szczególności, to jest ważny element życia społecznego i zadaniem władz państwowych jest doprowadzenie do tego, żeby w tej dziedzinie panował porządek, no i żebyśmy po prostu odbudowali polską piłkę nożną. W końcu dwa razy byliśmy trzecią drużyną świata. No i zwykle nie byliśmy bardzo wysoko, ale przynajmniej zajmowaliśmy w tych rankingach światowych jakieś przyzwoite miejsce. No w tej chwili jest pod tym względem tragedia i nie jest to przypadek.